wiedzieliśmy tak naprawdę, jak zespół z Danii gra. Grali bardzo twardo w obronie i konsekwentnie tak naprawdę w ataku. Mieliśmy swoje okazje, niestety ich nie wykorzystaliśmy. Na początku pierwszej połowy chyba mieliśmy 6 sytuacji, gdzie mogliśmy zdobyć bramkę, bo w drugiej połowie, przepraszam, ale niestety nie wykorzystaliśmy. Wtedy dobrze nam bramka pobroniła i to był ten kluczowy moment. No i później wszystko szło jak tak naprawdę jak po gruzie. Staraliśmy się, no, ale dzisiaj zespół zdanie był lepszy. I think in the last the end of the first half where we did very good defense and we run a lot of contra, a lot of fast breaks on them, so we had the lead with the 4 goals at halftime, and then we also like continued playing good and they didn't get so many fast breaks in second half, and that was the key for us. Przy takiej agresywnej obronie i graniu, jeżeli grasz z dosyć dużym optymizmem, oddając mnóstwo rzutów nieprzygotowanych, no to jest bardzo ciężko wygrać tutaj. Musimy realizować jeszcze bardziej zadania dokładnie, bardzo mocno, praktycznie z premedytacją do końca, z głodem. A dzisiaj to taka momentami była bardzo optymistyczna gra. Kilka akcji dobrych, za chwilę następne 2-3 znowu nieprzygotowana akcja, oddajemy sobie rzut, jakbyśmy mówili, to ja pokażę temu bramkarzowi, że jednak potrafię mu rzucić, albo przerzucę ten blok, i tak nie było. Następna sprawa to chyba zmienialiśmy trochę obronę, zmieniliśmy ustawienie, były momenty dobrej gry. Ta faza w drugiej połowie, gdzie doszliśmy na 4 bramki, mieliśmy chyba 6 piłek pod rząd. 7, no, ja naliczyłem 6, bo tam z wejścia ataku i 4 sytuacje rzutowe, tak? I to nawet takie z 6 metrów. No, pan mówi 3, bo tam jeszcze jeden rzut taki na faulu. Więc to są te sytuacje, które pokazują, że mimo wszystko takiego obrazu na gorąco też szanse były. Ale najwidoczniej znowu po tej przerwie reprezentacyjnej musimy znowu znaleźć nasz rytm, nasz język, naszą pracę. I tutaj jest wiele rozbieżności i to chyba było widać na boisku po prostu. Że wróciliśmy jakby z robót, każdy z innych rozmiarów działań i w tej chwili to musimy znowu poskładać do kupy. A dzisiaj przeciwnik, no już tej klasy, nie pozwolił nam na to, co jeszcze na boisku ligowym mogliśmy w dużo gorszym oczywiście stylu, ale wygrać. Of course we'll try and go down there and like tease them a little bit. They beat Kiel easily. We'll of course try to do a little better, but still we know it's another game and they will come with a lot of pressure and also from the spectators. So we'll try to do as good as possible and hopefully we can do a tight match.